jutro wniosek będzie złożony, Państwo otrzymacie to, oczywiście będzie publiczny. A dzisiaj? A gdzie i o której? Wniosek będzie złożony jutro. A proszę powiedzieć, czy Państwo będziecie chcieli się spotkać z Panem Prezydentem Komorowskim? To jest jedna kwestia. Załóżmy, że Pan Prezydent nie podpisze, nie zgodzi się z tym Państwa wnioskiem. 6 na miesiąc przed zaplanowanym referendum 6 bodajże, czy 5 sierpnia prezydentem będzie już Andrzej Duda. Załóżmy taki scenariusz, że on zgodzi się na ten wniosek. To taki do niego też wpłynie, bo będzie w kancelarii, jest skierowany do kancelarii na ręce pana Bronisława Komorowskiego. Czy prawo przewiduje dopisanie tych nowych pytań i przeprowadzenie tego referendum 6 września w rozszerzonym składzie? To jest ta interpretacja, którą my mamy. No, też chciałam jasno powiedzieć, ponieważ pani premier zaczęła w pewnym momencie mówić o tym, że mają być dwa referenda. Oczywiście nie. Nie chodzi o to, żeby były dwa referenda. To jest niezrozumienie ze strony rządu w tej chwili naszej idei. Chodzi o to, żeby to referendum, które odbędzie się 6 września, które jeszcze raz podkreślę, już jest ogłoszone, już jest zatwierdzone, ono będzie. Będzie kosztowało 100 milionów złotych, co też jest istotne, dlatego że skoro dzisiaj pani premier mówi, że nie ma pieniędzy w Polsce na różne kwestie, no to warto też powiedzieć i o tym, że to referendum będzie również oczywiście kosztowało. Skoro tak, skoro wydajemy z budżetu to 100 milionów złotych, to warto uczynić ten wysiłek i w tej chwili dokonać tego procesu, który jest możliwy i to jest wskazane w opinii prawnej, którą my posiadamy, że może być rozszerzony. I nam chodzi o to, żeby właśnie w tym jednym dniu odbyło się jedno referendum, w którym poza pytaniami już tymi trzema, które zostały zgłoszone, żeby były jeszcze te trzy pytania dotyczące właśnie wiek emerytalny, powrót do wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, prawo rodziców do decydowania, czy dzieci 6-letnie mają pójść do szkoły, czy też nie, czyli zniesienie obowiązku dla dzieci 6-letnich pójścia do szkoły i pytanie w sprawie pozostawienia lasów państwowych jako własności państwa. Ostateczny termin na rozszerzenie tej listy pytań musiał być rozumiem przez Senat zatwierdzony. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie. Jeżeli z naszej opinii prawnej wynika, że na każdym etapie może prezydent jest dysponentem tego. Nawet na 2 dni przed referendum może to być rozszerzyć teoretycznie, tak? Jest to wszystko możliwe i ta opinia prawna również jest dostępna, jeżeli Państwo sobie życzycie oczywiście dostępna. Szanowni Państwo, to jest tylko do dróg dodatkowych pytań, więcej nic, skoro już prezydent podjął taką decyzję i też wiele osób, prawników mówi, że może to referendum nie jest do końca zgodne z konstytucją, ale skoro jest zarządzone, tak jak mówi pani poseł, to po prostu trzeba spytać o tak ważne sprawy, bo my uważamy, że prezydent Komorowski, gdyby tak nerwowo nie podchodził do tego wszystkiego, to spokojnie takie referendum mogłoby się odbyć przy okazji wyborów parlamentarnych. Przecież tylko trzeba zmienić ordynację wyborczą, że w tym samym lokalu mogą działać komisje obwodowe i komisje referendalne. I uważam, że tak to powinno w przyszłości wyglądać. Przy okazji każdych wyborów można o coś społeczeństwo zapytać. I frekwencja by była wyższa. Tak to, Szanowni Państwo, powinno wyglądać. Niestety Platforma tutaj i Pan Komorowski podeszły tego nerwowo, ale wcale się nie dziwiłem. Mało mieli czasu i popełnili błędy, ale skoro już są te błędy i żeby nie robić większych i większych kosztów, trzeba zadać, znaczy trzeba dopisać te pytania i społeczeństwo chętnie pójdzie, będzie większa frekwencja i wypowie się bardzo ważna sprawa dla nich. Jeszcze pytałem o zachowanie, jak będzie się zachowywał Bronisław Komorowski? Pan prezydent Bronisław Komorowski. Proszę Państwa, mi trudno przewidzieć, jak będzie się zachowywał Pan Prezydent Komorowski. Ale jeżeli on jest inicjatorem tego referendum, które odbędzie się 6 września, jeżeli rozumiem, jest zwolennikiem referendum i ta decyzja jego nie była dyktowana tylko i wyłącznie tym, że była kampania wyborcza i prezydent Komorowski chciał ten ruch zrobić ze względu na to, że po pierwsze przegrany turze próbował odrobić straty, tylko jeżeli rzeczywiście jego intencją była możliwość dania obywatelom wypowiedzenia się w tych ważnych kwestiach, to nie powinien mieć moim zdaniem takiej wątpliwości co do tego, że można postawić te ważne pytania dotyczące wieku emerytalnego, 6-latków i lasów państwowych, również poszerzyć na rynek. Panie Przewodniczący, będziecie zmieniać? Kolejność, proszę bardzo. Pan Prezydent zapowiedział już, że wniesie jak najszybciej do zmian,
poziomie wiedzy emerytalnego. Jak to się ma do tego, że dopiero za chwilę macie zapytać, że referendum Polacy w ogóle tego chcą? Proszę Państwa, to, że Pan Prezydent elekt przygotowuje projekt ustawy emerytalnej, to rzeczywiście jest jego zobowiązanie z kampanii wyborczej i wiem, że to dzieje się w tej chwili również przy współudziale ekspertów Solidarności, bo podpisali, zostało przecież podpisane porozumienie. Ale właśnie to referendum i to, że ludzie wypowiedzą się w referendum na tak, będzie tylko i wyłącznie wzmocnieniem inicjatywy Pana Prezydenta. My musimy mieć przecież tę świadomość, że Pan Prezydent złoży wniosek, projekt ustawy jeszcze w sierpniu, czyli jeszcze w momencie, kiedy ten Parlament, którym ma przewagę Platforma i PSL, która jest przeciwna i to ona podniosła wiek emerytalny, będzie decydował o tym, czy projekt ustawy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy zostanie procedowany, skierowany do procedowania i przyjęty. I myślę, że taki mandat dla Pana Prezydenta, poparcie przez społeczeństwo i bardzo wyraźne wskazanie, tak, my chcemy obniżenia wieku emerytalnego, powrotu do tego wieku emerytalnego, który był poprzednio, no będzie też wsparciem dla tej inicjatywy i pomoże nam w Parlamencie przeprowadzić tę ustawę. Jesteście przekonani, że Polacy wypowiedzą się za Ja jestem przekonana o tym, że Polacy mają mieć prawo i powinni się móc wypowiedzieć w tym referendum, natomiast jaki będzie wynik referendum, to oczywiście po referendum będziemy mogli stwierdzić. Ja jestem głęboko przekonana, że mają prawo do wypowiedzenia się, ale też mogę powiedzieć jedno. Moje doświadczenia ze spotkań, których miałam bardzo dużo w trakcie i kampanii wyborczej Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, ale i również wcześniej, bo przecież te nasze objazdy trwają już od wielu lat i pisaliśmy program też na podstawie tych objazdów, spotykamy się z ludźmi. Ja wszędzie na każdym spotkaniu, a odbyłam ich setki, słyszę jeden temat zawsze. To jest wiek emerytalny. To jest wiek emerytalny, to ludzi boli, to jest problem i wszyscy dzisiaj mówią, zróbcie coś z tym, bo to jest niesprawiedliwe to, co się stało. A najlepszą formą dialogu z całym społeczeństwem jest referendum, aby społeczeństwo, obywatele się w bardzo ważnych sprawach dla nich wypowiedzieli. To nie są tylko słowa, że pani premier w tej chwili będzie objeżdżać cały kraj, będą posiedzenia wyjazdowe rządu, będzie w pociągach przeszkadzać pasażerom i tak dalej. Nie, najlepszym takim sprawdzianem jest referendum. Jeżeli pani premier uważa, że chce rozmawiać ze społeczeństwem, to powinni się zgodzić na to referendum, bo to dotyczy, tak jak mówię, 16 milionów ubezpieczonych w naszym kraju i powinni mieć wybór i to zostało zrobione, że tak powiem, na siły, jeżeli chodzi o przepchnięcie tej ustawy emerytalnej w 2013 roku. Proszę bardzo. A ustawa o ZUS będzie się zmieniać? Proszę? Na temat ZUS-u, czy ustawa będzie zmieniona? Ale na temat ZUS-u, czyli? Czyli proszę Pana, pracuję w Polsce, na dzień dobry, jest od najniższej krajowej, tak? Później, jak ludzie wyjeżdżają, jest od średniej krajowej, liczony. Proszę Pana, powiem tak, to jest konferencja prasowa, ale odpowiemy na te pytania. Na pewno dzisiaj najważniejszy jest problem dotyczący obniżenia wieku emerytalnego. Na pewno ten problem, o którym Pan mówi, jest problemem szerszym, jeżeli chodzi o składki emerytalne, bo dużo ekspertów, ekonomistów zadaje pytania i de facto mówi, że obniżenie wieku emerytalnego będzie skutkować negatywnie dla budżetu państwa. Ja powiem, że nie. Jeżeli faktycznie w naszym kraju mamy system powszechny, system zabezpieczenia społecznego, wszyscy płacą składki, wszyscy otrzymują zabezpieczenie społeczne, tak to przynajmniej powinno wyglądać. A w naszym kraju niestety nie wszyscy płacą składki emerytalno-rentowe od pełnych dochodów. I to trzeba zmienić. Skoro pani premier mówi, że w ciągu 4 miesięcy rozprawi się z umowami śmieciowymi, a przyjmowana jest ustawa o składkowaniu umów, zleceń i o dzieło, tak zwana lajtowa, nie dość, że vacatio legis jest przez cały 2015, a wchodzi od 2016 i tam będzie tylko oskładkowane od minimalnego wynagrodzenia, no to ja zadaję pytanie, jak pani chce to zrobić? Bo są badania ekspertów, którzy pokazali, że pracownik, który całe życie swoje zawodowe, pracując na minimalnym wynagrodzeniu, aby otrzymać emeryturę najniższą, czyli na dzień dzisiejszy 880 zł. Wiecie, ile Państwo lat będzie musiał pracować? 55. Czyli niech Pani Premier naprawdę weźmie się za robotę, a nie opowiada mi. Proszę Pana,
Dlaczego w stosunku, które liczą... Ale tutaj, proszę bardzo, są pytania jeszcze od dziennikarzy? Dziękujemy bardzo.